Wyznacz n-tą sumę częściową szeregu geometrycznego. Oblicz sumę tego szeregu. Wyznaczamy najpierw n-tą sumę częściową szeregu geometrycznego. N-tą sumą częściową szeregu geometrycznego nazywamy sumę a1 plus a1 razy q plus a1 razy q do kwadratu plus a1 razy q do potęgi trzeciej i aż do a1 razy q do potęgi n minus 1. Widzimy więc, że n-ta suma częściowa szeregu geometrycznego jest tak naprawdę sumą n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego. Czyli możemy zastosować ten sam wzór. Czyli mamy Sn, to jest a1 raz 1 minus q do potęgi n tej przez 1 minus q. Stąd też, aby policzyć n-tą sumę częściową szeregu geometrycznego, potrzebujemy wyraz pierwszy, czyli zapiszmy pierwszy wyraz tego szeregu, u nas wynosi 1, oraz iloraz tego szeregu, czyli q. Aby znaleźć iloraz, wystarczy drugi wyraz podzielić przez pierwszy, czyli mamy a2 przez a1. Drugi wyraz wynosi minus 1 piąta. Pierwszy wyraz wynosił 1, czyli iloraz tego szeregu to jest minus 1 piąta. Więc do naszego wzoru pod a1 wstawimy 1, a pod q będziemy wstawiać minus 1 piąta. Dostaniemy a1, czyli 1. W liczniku mamy 1 minus, pod q wstawiamy minus 1 piątą do potęgi n tej. I w mianowniku mamy 1 minus minus 1 piąta. Możemy to jeszcze uprościć, czyli Sn. Jedynkę możemy pominąć. W liczniku zostanie nam 1 minus minus 1 piąta do potęgi n tej. A w mianowniku mamy 1 plus 1 piąta, czyli 1 i 1 piąta. W drugiej części zadania mamy obliczyć sumę tego szeregu. Sumą szeregu nazywamy wyrażenie S równe granica przy n zmierzającym do nieskończoności z Sn, wtedy gdy istnieje ta granica właściwa. Czyli do wyrażenia na sumę szeregu pod Sn wstawimy otrzymane w poprzedniej części zadania wyrażenie. Czyli S to jest granica przy n zmierzającym do nieskończoności z całego tego wyrażenia, czyli 1 minus minus 1 piąta do potęgi n tej przez 1 i 1 piąta, możemy to zamienić na ułamek niewłaściwy, czyli mamy 6 piątych. Możemy pod n podstawiać nieskończoność, czyli jeżeli n zmierza do nieskończoności, to jedynka oczywiście zmierza do jedynki. Natomiast minus 1 piąta do potęgi n tej, jeżeli n zmierza do nieskończoności, będzie zmierzało do zera. Mamy liczbę z przedziału od minus 1 do 1. Jeżeli podnosimy ją do potęgi n, to całość zmierza nam przy n zmierzającym do nieskończoności do zera. No i w mianowniku mamy 6 piątych, tu jest to niezależne od n, więc i tak będzie zmierzało nam do 6 piątych. Stąd S wynosi 1 minus 0. Właściwie 1 minus minus 0, więc właściwie byłoby tutaj... No, możemy zostawić minus. I w mianowniku mamy 6 piątych. Czyli mamy 1 razy 5 szóstych. To nam daje 5 szóstych.